Jakie były nastroje w szatni na ostatnim treningu? Zdecydowanie dobre i bojowe. Już każdy był bardzo mocno skoncentrowany na to, co nas czeka. Wiedzieliśmy, że wszystko jest w naszych rękach i wszystko od nas zależy. Jak oceniasz sytuację w szatni przed pierwszą serią na przestrzeni tych ostatnich lat? Może chyba do poprzedniego. Chyba najtrudniejsze, bo mamy, jak dobrze wiemy, mamy 5 zawodników kontuzjowanych. I to nie jest jakiś tam dobry prognostyk, ale ci zawodnicy, których mam do dyspozycji, pokazują chęć walki, walkę taką na treningach. Jestem bardzo zbudowany i wierzę w to, że dobrze zaczniemy ten sezon, że pierwszy mecz, który nas czeka, będzie meczem walki i wygramy ten pierwszy mecz u siebie. Przed całym meczem było dużo kontuzji, w związku z tym strategia musiała się mocno zmienić. Jak do tego podeszliście? Jak to odebraliście? No myślę, że wykazaliśmy się pełnym profesjonalizmem, tak? Bo to nie był łatwy czas. Ja osobiście nie przypominam sobie, że w przebiegu całej mojej przygody z piłką ręczną spotkać się aż z taką ilością kontuzji. Niestety jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. I musimy to nadrabiać jakimiś cechami kondycjonalnymi, zaangażowaniem i na pewno dobrą taktyką. To nam może dać tylko wyłącznie zwycięstwa i punkty, bo jeżeli będziemy siedzieć i rozpaczać, że nie mamy jednego, drugiego czy trzeciego zawodnika, to tak naprawdę nic nie zmieni. My nie pójdziemy ani do góry, możemy tylko upaść gdzieś tam na same dno. A nie po to trenujemy, dajemy z siebie wszystko, żeby gdzieś tam być na samym końcu i nie o to w tym wszystkim chodzi. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy, jeżeli by nie udało nam się wygrać meczu, czy nie uda nam się wygrać meczu, to nikt nie powie za pół roku, czy tam za rok, że Gwardia miała kontuzję i tak dalej. Nikt na to nie będzie patrzył. Będzie suchy wynik, miejsce w tabeli i tyle. Nikt nie będzie tego rozpamiętywał, że my graliśmy w 5 czy w 15. Taka jest kolej rzeczy, taki mamy stan, a nie inny, i musimy sobie z tym radzić. No nie byłem szczęśliwy, na pewno jest to dla nas jakiś kłopot, bo jak wiemy, kontuzja, którego odniósł, to był Telekongowski, a 2-3 tygodnie wcześniej ta sama pozycja Noah Zubak, czyli na tej pozycji gdzieś dwóch zawodników nam się skontuzjowało i to na pewno tego odczujemy brak, no będzie trzeba po prostu próbować innych zawodników przestawić na tą pozycję i troszeczkę taktycznie pozmieniać, żeby zespół mógł funkcjonować. Ostatnia kontuzja była niecały tydzień przed pierwszym meczem. To musiało sporo namieszać. Czy to było wyzwanie? No, czy namieszało? No, na pewno gdzieś tam z tyłu głowy pojawiła się taka myśl, że o kurde, no, miało być fajne wzmocnienie, miało być wszystko fajnie, a tak naprawdę jesteśmy na tym samym etapie, co byliśmy w drugiej rundzie poprzedniego sezonu. Tak? No niestety, każdy też jest tego świadomy, że taki jest sport i kontuzje się zdarzają. Mam nadzieję, że limit pecha i jeszcze nie wykorzystaliśmy już na długie, długie lata do przodu. Ja mogę powiedzieć, że ogromne słowa uznania tutaj dla sztabu trenerskiego, dla całej grupy zawodników, dla całej Gwardii, bo gdzieś te ciosy zbieraliśmy, ale my szliśmy dalej. Tak? Jedna kontuzja, okej, cios, okej, akceptujemy, ale idziemy dalej. Mamy swój cel i chcemy te cele realizować. Myślę, że to nam przyświecało, te cele nam przyświecały cały czas i nie patrzyliśmy na to, co się dzieje gdzieś po boku. Byliśmy skoncentrowani na tym, co mamy zrobić, jaki mamy osiągnąć wynik, jak mamy co zrobić, doskonale wiedzieliśmy. Byliśmy po prostu bardzo dobrze taktycznie przygotowani też do tego spotkania. No i fajnie, że wszystko wypaliło. Kolejny rok jako kapitan. Czy były nowe wyzwania, czy są nowe wyzwania w porównaniu do poprzednich lat? Znaczy każdy kolejny sezon jest jakimś tam nowym wyzwaniem. Tak? Szatnia się przewietrzyła, przyszła część innych nowych zawodników, trzeba ich wprowadzić, trzeba im pomóc. Oni muszą się poczuć tu dobrze, jak najlepiej zaklimatyzować, to gdzieś troszeczkę jest na pewno na moich barkach. Ale jeśli chodzi o takie gdzieś tam osobiste, myślę, że nie, bo już jestem tutaj bardzo długo, znam ten klub, znam to miasto, ja się tutaj dobrze czuję. Nie jestem jakoś wypalony w tym, co robię i
zawsze do każdego meczu też podchodzę jednakowo. Dla mnie nie ma, czy to jest sparing, czy coś. Dla mnie to jest taki sam mecz. I doskonale już wiem z przebiegu tych wszystkich lat, że możesz popełniać błędy, może ci nie wychodzić, ale jeżeli będziesz oddawał z całego siebie, to ci nikt złego słowa nie powie. Jeżeli będziesz walczył o to wszystko na boisku i poza nim, będziesz w to głęboko wierzył, to będzie dobrze, nawet jak będziesz popełniał błędy. Czołem, panowie. Jak nastawienia przed meczem? Bojowe. Bojowe i bardzo dobrze. Tak jest. Nagrywaj, bo kuleje. Z nastawieniem, że wygramy. Że gramy po to, żeby wygrać. Spodziewałeś się aż takiej wygranej? Znaczy, takiej różnicy punktowej? Różnica punktowa była 4 bramki na koniec meczu. Z perspektywy całego spotkania to pierwsza połowa była taka bramka za bramką, gdzieś walczyliśmy bardzo mocno. Później wygraliśmy super 15 minut drugiej połowy i udało nam się gdzieś tam odjechać na 9 bramek. Też uważam, że bardzo ciężko pracowaliśmy na to, żeby mieć taki wynik i troszeczkę za łatwo daliśmy później te bramki, ale oczywiście przed nami się nie położy i inni zawodnicy, inne drużyny też chcą wygrywać i to jest jak najbardziej normalne. Myślę, że fajny materiał do analizy i żeby uchronić się przed takimi rzeczami. A sam mecz to mogę powiedzieć, że no dziękuję przede wszystkim kibicom, że praktycznie przybyli na halę, bo naprawdę to dodaje skrzydeł i dawno nie pamiętam, żeby z tego arenie była taka fajna atmosfera i że z tego arenie była tak wypełniona. Pierwsza seria za nami, bardzo dużo emocji pozytywnych. Jak oceniasz mecz z perspektywy tych całych 60 minut? Pierwszy mecz, Igor, to są takie trudne też mecze do rozegrania. Pierwsza połowa wyrównana, w drugiej połowie zagraliśmy 10 minut bardzo dobrze i to nam dało przewagę 9 bramek, którą gdzieś tam tą całą przewagę może troszeczkę w końcówce rozstrzygnęliśmy, bo upadliśmy fizycznie, bo nie miałem gdzieś tam możliwości rotowania składem, szczególnie na rozegraniach, ale pozytywnie jestem bardzo dumny z zespołu, że włożył tyle charyzmy, tyle walki w ten mecz i ten mecz wygraliśmy i wielkie pokłony, a także dziękuję bardzo kibicom, bo było ich bardzo dużo i to oni też nam pomogli, żeby ten mecz wygrać.